Witać wszystkich miłośników i entuzjastów folkloru na koncercie inauguracyjnym 24. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Strzegonie. Pragnę w imieniu władz samorządowych województwa dolnośląskiego i w imieniu własnym bardzo serdecznie, gorąco pozdrowić wszystkich uczestników tego wspaniałego przedsięwzięcia, które stało się piękną tradycją waszego miasta i jednocześnie na trwałe, mam nadzieję, i tak dobrze złotymi zgłoskami zapisało się w historii naszego całego dolnośląskiego regionu. Szanowni Państwo, pragnę pogratulować władzom miasta i organizatorom tego, że w sposób tak piękny organizujecie ten festiwal, że pozyskujecie nowych partnerów, nowe zespoły, że tworzycie taką piękną rodzinę miłośników folkloru na te kilka dni, kiedy ten festiwal się odbywa. Historia lubi zataczać koło i dzisiaj tak się stało. Wspólnie z Wiolą Urban, która siedzi na widowni, dziś naczelnikiem Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego, tam koło Totolotka, postawiliśmy 24 lata temu scenę i zaprosiliśmy pierwsze zespoły. Dziś 24 edycja. Na wiele lat wyprowadziliśmy się na stadion, ale tam wielki remont, więc wróciliśmy tu, gdzie rodził się festiwal, do Rynku Strzegomskiego. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy bawić się tak dobrze, jak przez te 23 edycje, które już się odbyły. No, miło mi po raz 24 ogłosić, nie ja ogłaszałem te 24 razy, ale dziś także mam tę wielką przyjemność, że 24 Międzynarodowy Festiwal jest już otwarty. Bawmy się, tańczmy i cieszmy życie. Pani dyrektor, dzisiaj rozpoczął się 24. Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Czego mieszkańcy, goście, którzy przyjadą na ten festiwal, mogą się spodziewać? No cóż, na pewno będzie bardzo kolorowo, na pewno będzie bardzo tanecznie, bardzo wesoło, no i jak zwykle powstanie, albo już powstała festiwalowa, taka fajna atmosfera. W tym roku będziemy mieć tutaj Europę, bo mamy Białoruś, mamy nasze polskie zespoły, mamy zespół Bystry Potok, mamy naszych Kostrzan, mamy zespół z Peru, bardzo pięknie tańczący, mamy również zespół ze Słowacji, mamy zespół z Serbii, mamy zespół również z Egiptu, który pokaże swoją kulturę ludową z Egiptu. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam, jest co oglądać, na pewno będzie wspaniała i jest już wspaniała atmosfera festiwalowa. Możemy zobaczyć piękno strojów, możemy zobaczyć cudowne ruchy, cudowne tańce ze wszystkich zakątków świata. Możemy poznać gwarę i język obcych narodów. Co będziesz robił? Tańczył. Co będziesz tańczył? Łowicz. Łowicz. Coś jeszcze? Nie. A opowiesz nam coś o swoim stroju? Co się na niego składa? Czapkę, pas, koszula, spodnie i bubra. Oh!
Państwa, a w niedzielę będziemy mieli okazję spróbować potraw z różnych zakątków świata, ponieważ zespoły, które tutaj prezentują się na naszej scenie, w niedzielę specjalnie dla Państwa ugotują swoje potrawy narodowe i będą nimi częstować zaraz po ekumenicznych mszach świętach świętych w naszych kościołach, kiedy przyjdą tu na rynek i wspólnie zatańczymy cudownego międzynarodowego poloneza. Zapraszam Państwa serdecznie.